Hej, cześć, siemano, z tej strony Arolen i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Symulatora Farmy Legendarne Maszyny. Na początku przyznam szczerze, że kompletnie zapomniałem, że... Dokładnie tutaj. Jezus, ten pies mnie straszy. Jest bardzo fajny magazyn, gdzie tutaj mamy kukurydzę, pszenicę i gdzieś tu były... pestycydy, o. Za naprowadzenie mnie w komentarzach serdecznie dziękuję. Nie pamiętam tutaj nicku tej osoby, ale naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo ta informacja na pewno mi się przyda. Tymczasem... A, dobra, nie ten przycisk. Czas na... Nie to. Halo, halo, opryski, o. Walniemy sobie oprysk. Ktoś mi powie, a tu jest, dobra. Dobra, to się napełnić trzeba go pestycydami. Biegusiem, ta muzyka jest świetna, ona naprawdę motywuje tutaj, żeby jak najciężej pracować. No, o, brawo, zjadłeś sobie 10 na 250, serio? To ja chyba będę musiał chyba podjechać jeszcze tam właśnie. Jezus! Ktoś widział ten worek? A tu jest, dobra. Dobra, lecimy. Lecimy biegiem, biegusiem, no na co czekasz, człowieku? Dobrze. Stawimy to tu, a lecimy po kolejny. I zapełnimy tutaj, będziemy mieli 30 na 250. I znając życie, to nam się momentalnie skończy. Więc trzeba będzie po prostu jeszcze tam podskoczyć pod ten magazyn i resztę sobie tam napełnić. 20, no, zjedz go. No zjedz ten worek. Smaczny worek z pestycydami. Naprawdę takie tempe? Może tutaj? No, nie baw się ze mną. Może tutaj? No, zaczął się przewracać. A napełnić się nie chce. Okej, dobra. To w takim razie... Może tutaj? Odsunę się, nie patrzę. Może to się wstydzi. No patrzcie, co za uparciuch. Czemu mi się nie chcesz napełnić? Tutaj musi się napełnić. Nie wiem, może jak go... Gdzie jest traktor? Ktoś widział traktor? Patrzcie, nie chce się napełnić. Jest przyczepka. Czy ktoś mi przypomni, gdzie ja zostawiłem traktor? Halo, bo ja tutaj... Nie mam magicznego przełączania się. O, tu jest traktor. Odepnij. I hop. Traktor jest ciutkę za głośny. Zdecydowanie ciutkę za głośny. Ale podczepimy do niego opryskiwacz. No i patrzcie, nie zjadło, no. To jest umorne. A podobno jest 20 na 50 dopiero. Czemu to tak jest, to ja nie wiem. Dobrze. Teraz tak. Podepnijmy. Tu. I tu. I wały chyba potem będę musiał jeszcze założyć z tego, co pamiętam. Da się opuścić teraz? No, w worku. The fuck, on chce mnie... On chce na fight iść ze mną. Może załapię teraz? Całkiem przypadkiem? No nie załapało. Złóż go. Dobra. Może to jest po prostu jakiś walnięty ten worek? Więc skoczymy. O kurde. Wcięło go. A nie napełniło. Jeszcze lepiej.
Zobaczymy, na ile mi to starczy w ogóle. Czy starczy mi to? Nie mam pojęcia. Znaczy tutaj to raczej mi na pewno nie starczy, ale... Ale z drugiej strony... Może warto się łudzić, prawda? Tutaj rozłóż. O tak, bardzo ładnie, podoba mi się to. I teraz tak. Podpiąć wałek jeszcze trzeba. Wałek tu. Wałek tu. O tak. I to chyba będzie wszystko. Tak. I teraz włącz. I jedziemy z tym koksem. No może mi nawet starczy tego. Kurczę. Gdzieś tak... Gdzieś tak dziwnie to. Tak jakby pryskało i nie pryskało. Może to jeszcze zły czas na to pryskanie? Ja nie wiem. Tutaj wydawało mi się, że powinienem to po prostu opryskać. Nie wiem, może ja za wolno, za szybko jadę. Bo tak jakoś dziwnie ta gleba reaguje. Dobra. Jeszcze tutaj podjedziemy i napełnimy troszkę. A potem... O, przeniknął. Bo psa rozjadę. A potem weźmiemy się jeszcze za sianokosy, bo chcę, szczerze mówiąc, zobaczyć magiczne sianokosy. Teraz tak. Tutaj otwórz się, sezamie. Pestycydy. Tu. I zobaczmy, czy się napełni kulturalnie. Patrzcie, napełnił się skubany. A ta babka na targu. Stój. O dobra, wyłączyło się. Ta babka na targu widać była podejrzana. I te podejrzenia i ten jej dziwny wygląd jednak to nie był przypadek, coś mi się wydaje. Tafuk. No i to przenoszenie to jest takie zbugowane. Ona mi po prostu zwyczajnie sprzedała trefny towar. Gdzie lecisz? O, wciągnęło, widzicie? A tamtego mnie nie chciało wciągnąć. Zresztą to może starczy. Skakuj. Jedziemy, Henryk. Aha, ja go chyba w ogóle nie, źle zrobiłem, bo go chyba niepotrzebnie opuściłem. Znaczy opuściłem go do ładowania. On chyba powinien być, to mi się wydaje, że powinien być podniesiony. Dobra, przejdziemy środkiem i zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Moje tutaj profesjonalne pole. Tutaj nie widzę żadnej takiej wielkiej różnicy. To po prostu jakoś mi dziwnie zaczęło wybielać tą glebę. O, tutaj na oranym fajnie widać, ale pod traktorem jakby nie pryskało? Ja nie wiem. Nie wiem, coś takiego przejadę. I... Wyłącz. Dobra. Odparkujemy to. I pojedziemy kosić trawę. Niesamowicie jaram się koszeniem trawy. Tutaj wiem, że niesamowicie prasa była zbugowana. Dlatego tym bardziej się jaram, bo... Tutaj... W tej grze im bardziej coś jest zbugowane, tym zazwyczaj jest fajniejsze. W 13 te bugi niesamowicie wkurzały. Ale tutaj... tutaj no... Dosyć zabawnie to wszystko wyglądało. Przynajmniej tak mi się kojarzy i tak było do tej pory. Także mam spore nadzieje, że wiele się nie zmieni. Gdzie by to zaparkować? Tu zaparkuję na razie. Wyskocz. Wałka nie odpiąłem w ogóle. I tu. Okej, to teraz... Koszenie. O. Tutaj kupimy ładną... ładną kosę. Rotacyjna V01. I będziemy kosić trawę. Cofnij. Cofnij, Tadeusz. Wiem, że potrafisz. Okej, okay, wysiądź. Gdzie tutaj mamy to? Tu mamy tak, tu. Tu, myk. O, widzisz. Wałek założymy później.
Ten traktor to by w ogóle mógł nie gasnąć, skoro tu trzeba często wysiadać. I do przodu, Tadeusz. Brawo, jestem z ciebie dumny niesamowicie. I jedziemy tutaj. Już prawdę mówiąc, chyba odjadę trochę dalej, żeby mi tutaj przy farmie nie lagowało. Dobra. I teraz tak. Muszę podłączyć wałek. I teraz, czy rozłożyć to muszę tutaj? Rozłóż. Okej. Nie wiem, czy muszę to opuszczać, czy nie. Chyba by wypadało. I włącz. Halo? O, kosi. Świetnie. Ale takie coś zarąbiste te pokosy, jak na taką małą kosiareczkę. Ale mi to niezbytnio nie przeszkadza, mogą sobie być takie pokosy. Chociaż prawdę mówiąc, mam takie wrażenie, że tutaj zbiory mogą być z tego dosyć niesamowite. Nie wiem, czy tutaj jakaś przegrabiarka w ogóle jest, ja bym chciał to przegrabić. I te cienie dziwacznie się zachowujące. Dobrze, ale kosimy tutaj. Nasz Tadeusz jest bardzo zdolnym człowiekiem i on bardzo ładnie kosi trawę. A w dodatku, gdy trawa go widzi, to nawet widzicie, zobaczcie, jakie pokosy duże się robią. Po prostu Tadeusz to człowiek sukcesu i najzwyczajniej w świecie tutaj potrafi zachowywać i odpowiednio obchodzić się w tym segmencie, jakim niesamowitym, jakim niewątpliwie jest starodawne rolnictwo. I tutaj przy drzewie dostałem niesamowitego zlagowania, co tylko uświadamia mnie, jak ta gra jest po prostu niesamowicie zoptymalizowana. Ale to nic, idzie przeżyć chyba. I teraz tak, będę musiał chyba tak przejechać. O tak, dokładnie tak. Całkiem nieźle mu to idzie. Mogę trochę szybciej? Mogę, to prawda. Pojawianie się trawy nie nadąża, ale nie chce mi się na dwójce jechać. I ten głos traktora jest trochę upierdliwy. Jeśli zacznę tutaj jakoś zarabiać, zaczną mi się pojawiać jakieś przychody, to będę chciał zmienić traktor, bo ten mnie denerwuje. A pamiętam, że Fiacik był bardzo fajny. Niesamowicie zbugowany, ale bardzo fajny. No i tutaj elegancko, luksio. Trzymamy się pokosa. I będziemy mieli sporo odsiana, jeśli uda mi się ususzyć i zebrać. Bo tutaj, na dobrą sprawę, tutaj jest sporo fanu, jeśli chodzi o na przykład słomę czy siano. Bo mamy tutaj te małe snopki i noszenie ręczne. Co prawda nie ma wideł, ale za to jest to noszenie ręczne. I można sporo się tutaj pobawić, dlatego myślę, że to fajna sprawa. Kwestia tylko, jak bardzo bugi będą uniemożliwiać nam pracę tutaj. Bo to też ważna kwestia. A wiem, że bugi w agrarze potrafiły kompletnie zepsuć rozrywkę. Czasem można było się z nich pośmiać, a czasem po prostu no miało się tego dość. Wiem, jak 13 tutaj sam się podjąłem nagrywania 13 i bardzo szybko, jak szybko się podjąłem, to szybko zrezygnowałem, bo miałem dość tych błędów. Historycznie jak na razie to się tak w oczy nie rzuca. Jest to do zniesienia, ale nie wiem, jak będzie dalej. A troszkę się tego boję. Dobrze. I cofaj. Nie ma to jak koszenie tyłem. W ogóle, czy jak wysiądę... Pracuje. Patrzcie, ciągnij nie chodzi, a wałek chodzi. I tutaj pracuje to wszystko. Ale na dobrą sprawę... Na dobrą sprawę podoba mi się tutaj, jak fajnie ten wałek właśnie chodzi. Jest fajnie to zrobione. I tutaj to chodzi. No może trochę za szybko, ale chodzi. Dobra. Czy mogę podnieść, żeby zobaczyć... jak pracuje sama kosa. O, noże tutaj fajnie chodzą, no może trochę za szybko, ale generalnie no ujdzie. Dobra, wyłącz to.
Cóż. Wałka nie chce mi się już wychodzić i sprzątać. Wracamy na farmę. Nie będę chciał to jakoś przegrabić albo zgrabić. Zobaczę, co mi gra umożliwi. A może umożliwi mi dwie te rzeczy. Z czego niezmiernie bym się cieszył, bo tutaj generalnie fajnie byłoby się troszkę pobawić z tą trawą. Jezus, to wjeżdżenie na farmę w tych 20 klatkach. Coś cudownego. Ja by to zaparkować, żeby nie mieć problemu później z pługami. Coś takiego myślę, że będzie ok. Aha. Dobra. Wyrzuciło mnie z farmy w ogóle, bo czemu nie? Ale tutaj odepnij to, szefie. I to też. I teraz tak. Interesuje mnie... Widzę, że w kategorii tego nie znajdę. Prędzej tutaj coś znajdę. Tak mi się wydaje. Nie! No dlaczego? Ja tego nawet nie zapisałem! Naprawdę muszę co parę minut zapisywać tą nieszczęsną grę? Dobra. Nie opłaca mi się, szczerze mówiąc, już tutaj dalej zaczynać. Także najzwyczajniej w świecie to by było na tyle. To jest drugi już odcinek, jak kończę go przez awarię Agrara, ale właśnie nagadałem się o bugach, błędach, innych rzeczach, a teraz to się najzwyczajniej w świecie odegrało i po prostu chciało pokazać, że po prostu nie warto było o tym mówić. Także na dzisiaj to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.